Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za tę decyzję. To jest niezwykle ważny moment dla Lubelszczyzny i dla samego Lublina jako stolicy Lubelszczyzny. Lublin rozwija się, ale prawdziwy rozwój społeczny tego miasta i tego regionu jest uzależniony od szybkiej poprawy infrastruktury komunikacyjnej Lubelszczyzny. Województwo lubelskie było białą plamą do tej pory na mapie infrastrukturalnej Polski. Było odcięte, można powiedzieć, komunikacyjne od reszty Polski i od Europy i świata. Działania tego rządu, działania pana ministra Jerzego Schmidta, działania pana ministra Adamczyka spowodowały, że rzeczywiście mamy ogromne przyspieszenie, jeśli chodzi o budowę infrastruktury komunikacyjnej, tej drogowej, jak i kolejowej, bo niedawno gościliśmy pana ministra Adamczyka wraz z władzami PKP PLK i podpisywaliśmy umowę również na magistralę numer 7 do Warszawy, która pozwoli na dojazd koleją 90 minut. Buduje się S17 i to w bardzo dobrym tempie, obserwujemy to na co dzień. Dzisiaj mamy drugi etap bardzo ważnego przetargu na S19 w kierunku Rzeszowa, czyli otwarcie Lublina i Lubelszczyzny w kierunku południowym. Niezwykle ważna i istotna kwestia. Mamy nadzieję, że do końca roku uda się podpisać umowy w tej sprawie, tak żebyśmy za te 36, 37, a może 34 miesiące po podpisaniu umowy mogli już tym 42-kilometrowym fragmentem S19 w kierunku Rzeszowa jeździć. Dziękujemy również za te decyzje majowe w kierunku Białegostoku, zwłaszcza za ten odcinek Lublin-Lubartów, bardzo zaniedbana, jednocześnie niezwykle uciążliwy dla mieszkańców gminy Niemce i dla mieszkańców miasta Lubartów, bo jest to jeden z najbardziej zakorkowanych odcinków drogi krajowej w Polsce. Dzięki temu Lubelszczyzna w krótkim czasie powróci na mapy komunikacyjne świata i będzie mogła się rozwijać. Dziękuję bardzo.